Monika Stachowska. Pewnie tego misia zamieniłaby na medal, ale mimo wszystko on jest tak ciepły, tak miły, bo pokazuje z jakim ciepłem, z jakim przyjęciem kibice was przyjęli, waszą grę, która była dla ludzi spoza środowiska piłki ręcznej olbrzymią niespodzianką, bo właściwie media was się uczyły na bieżąco na tych mistrzostwach świata, a pokazałyście, że można swoją grą wejść do takiego świata medialnego naprawdę w imponujący sposób. Zgadza się, no my jesteśmy jeszcze nie do końca świadome tego, co się stało, jeśli chodzi o fakt, w jaki sposób zaczęło się mówić o piłce ręcznej. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Natomiast no jesteśmy teraz też troszeczkę takie smutne i zmęczone i smutne, bo tak naprawdę my sobie cały czas nie zdajemy do końca sprawy, że my jesteśmy czwartą drużyną na świecie, tylko my jeszcze myślimy takimi kategoriami, że jesteśmy tą ostatnią w tej czwórce drużyną. A była naprawdę niesamowita szansa i na pewno się czegoś uczymy i ja wierzę w jakiś sukces na kolejnej imprezie i myślę, że już takiej szansy nigdy nie zaprzepaścimy. No właśnie, właściwie być może zabrakło odrobinki doświadczenia, może trochę szczęścia, bo to wszystko wypadkowa w grze tak złożone jak piłka ręczna, ale wydaje mi się, czwarte miejsce po 40 latach to jest najlepsze w historii, to jest mimo wszystko jakiś duży sukces i być może taki motor napędowy do żeńskiego szczypiorniaka, który był trochę w cieniu mężczyzn, którzy zdobywali medale na Mistrzostwach Świata w 2007, w 2009 roku. Zgadza się, natomiast mówię, cały czas tak troszeczkę się czujemy, że pokazano nam przepyszne ciasto, pozwolono je powąchać, ale niestety już nie miałyśmy szansy, żeby je spróbować. A czego zabrakło w tym meczu o trzecie miejsce? Bo mam wrażenie, że Serbia ze swoją determinacją jednak była trochę poza zasięgiem Polski. Patrząc też na finał Serbia-Brazylia, były niesamowity mecz, ale w meczu z Dunkami mam wrażenie, że mogłyście je ugryźć. Oczywiście, że mogłyście. Pierwsza połowa na to wskazuje. Powinna się skończyć. Było już 15-10, skończyło się 15-12. Tak naprawdę pierwsze 3 minuty powinny było się zakończyć wynikiem 17-10. Dunki by się już nie podniosły. Niestety odebrały nam ten medal. Naprawdę w drugiej połowie były dużo lepsze. Błędy w obronie, taka nieskuteczność. Naprawdę, ja już też nie chcę do tego wracać, bo to już było, i nie chcemy się już, nie chcemy już lamentować nad tą drugą połową. Przed wami eliminacje Mistrzostw Europy dość trudne, bo na razie słabo zaczęliśmy, ale mam wrażenie, że jeśli nawet nie ma tego medalu, to doświadczenie wyciągnięte przez was, które zebrałyście na imprezie mistrzowskiej rangi w meczach o taką stawkę, zaprocentuje właśnie z silnymi zespołami. Oczywiście, że tak. My przestałyśmy być też takimi dziewczynkami do bicia i zdajemy sobie absolutnie sprawę, że my możemy pokonać Czarnogórę, my możemy wygrać z Czeszkami również większą ilością bramek niż 3 i my podchodzimy troszeczkę na pewno pewniejsze siebie do tych spotkań i jesteśmy pełni wiary, że my z tego powiedziałam. Moniko, przed mistrzostwami mówiłaś, że wy nie chcecie tylko grać, ale wygrywać i mam wrażenie, że te słowa się sprawdziły w 100%. Zgadza się, stąd ten taki niedosyt.